Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testowania gadżetów z TikToka. Moi kochani, pod ostatnim odcinkiem z tej serii zostawiliście 17 tysięcy łapek. Jest to mega kozacki wynik, więc dziękuję każdemu. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem pobijemy ten rekord. No i pamiętajcie, że za każde 2000 łapek zostawione pod tym filmem testujemy jeden gadżet z TikToka. Więcej. Wszystkie gadżety będę kupował w sklepie Shopee, który przygotował teraz mega fajną ofertę na majówkę. Shopee jest to miejsce, w którym wystawiają się też polscy sprzedawcy. Dzięki czemu przesyłka jest bardzo tania, a czasami za darmo. Dzięki czemu same produkty docierają do nas naprawdę bardzo szybko. Na Shopee są też dostępne kupony dla nowych oraz stałych użytkowników, które pozwalają na uzyskanie rabatu nawet na przecenione wcześniej już produkty. Aktualnie trwa promocja 5-5 zakupowa majówka, gdzie dostaniecie ciekawe przedmioty z różnych kategorii w niskich cenach i znajdą się nawet produkty za złotówkę. Więc moi drodzy, wszystkie linki do produktów, które dzisiaj przetestujemy, znajdziecie oczywiście w opisie do samego Shopee również. No i tutaj Wam się wyświetla mój kod rabatowy. Dla nowych użytkowników, którzy zrobią zakupy za minimum 16 zł, dostaną rabat 15 zł, więc warto skorzystać. Życzę Wam miłej majówki, a teraz lecimy z testem. Dobra, moi kochani. O kurde, mamy to. No pięknie. Wczoraj zamówiłem o 10 i dzisiaj mamy godzinę około 15. Wszystkie paczki trafiły do paczkomatu. Mega szybka wysyłka. Jestem zadowolony. Jakoś się pozbieram i zaczynamy opening. Pierwszy gadżet to gadżet kulinarny, dlatego jest ze mną JJ-ka. Tak, królowa. Zobacz, co mam. Widziałam to kiedyś, ale nigdy tego nie miałam w domu. Też nigdy tego nie używałem. To jest spieniacz do mleka. Tak się nazywa profesjonalnie. Mhm. Tutaj mamy kawkę. Tutaj mamy mleczko. O, to akurat, bo ja dzisiaj kawki nie piłam. I wystarczy wsadzić. Dobra, ja się boję. Ty, zobacz, jak on zasuwa. No, burzę robi. Tornado w szklance mleka. Zgadza się. No, jestem ciekawa, jak to długo trzeba ubijać, żeby się mleczko spieniło. A to nie trzeba tak tylko na górze? Czy to całe w ogóle trzeba tak? Chyba nie. Ja się nie znam. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak to trzeba. Ja wiem, że mleko, aby się dobrze ubiło, najlepiej jak jest zimne. Aha. Niby, wtedy lepiej się pieni. No tak, no bo w sumie jak śmietankę do ciasta ubijasz, to też musi być lepiej. A, widzicie, jaki tutaj lifehack. No i zobacz, półtora minutki, nawet nie, minutka i mleczko ubite, za ten blender dałem, zgadnij ile? 30 zł. 8,54 w promce. O kurde. Mega tanio, co? To jest fajna opcja dla osób, które na przykład nie mają ekspresu do kawy, a lubią takie spienione mleczko i piankę z mleka. No to za 8,50, a na przykład niektóre ekspresy kosztują po 3 koła. No właśnie, a taki szybki i kompaktowy, można do pracy zabrać, wiecie, o co chodzi. Fajne, fajne. Uwaga, dolewamy. I no, proszę. Dobrze to wygląda, widzowie. Wygląda dobrze, ale gdybym jeszcze troszeczkę mocniej ubił, to by była gęstsza, nie? Tak, 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 na pewno. No ale jak w minutę, no to kurczę. Próbuj, kawa jest na pewno dobra. Uwaga, testuję, wygląda tak. Smakuje tak, będzie wąs od mleka? Jest wąs. Ej, dobre. Dobre? Trochę jak kupujesz kawę w jakiejś kawiarni, i masz właśnie spienioną zimną piankę i ona tak smakuje trochę jak lody. Dobra. Pyszna kawa. W sumie też dzisiaj nie piłem. Oceń teraz ten gadżet w skali od 1 do 10 pod względem ceny i użyteczności. Ja daję mu dychę. Dyszka, no kurczę. No nie można dać mniej. Dobra, ale idzie się ochlapać, uważajcie. Skoro jesteśmy przy kawie, no to moja droga, patrz co mam. Tego się nie spodziewałaś nigdy. Hop! Żelazne. Ej, właśnie. Ja zawsze się czaiłam na to, żeby to kupić, ale jakoś nigdy tego nie kupiłam. Te są przekozackie, zobacz. Ale wiecie, opalizujące, jak w Fortnite kilof, nie? Po pierwsze, to są słomki wielokrotnego użytku. Tak. Po drugie, do tego są szczoteczki. Ja zawsze chciałam zobaczyć, czy faktycznie... Wicior. Wow, te szczoteczki faktycznie tam się... Jak ciężko chodzą, nie? Czyszczą, no. Czyli no bo, ładnie żeby dokładnie doczyścić, no. Dzięki temu mniej zanieczyszczamy środowisko. Mimo tego, że teraz jest więcej papierowych słomek w sklepach, to tak czy inaczej te papierowe słomki są gorsze niż takie jednorazowe, które możemy sobie umyć i używać na nowo, nie? No, słomka Midasa. Ja lubię wszystko, czego tylko dotknę. A, i mamy proste i mamy wygięte, w zależności od tego, jak kto woli. Spoko. Tak, fajne. Za te 8 słomek dałem, gadnij ile. 10 zł. A, 20. Było 19,99, ale dałem 17,90 z groszkiem. Taką śmieszną końcówką, bo promka była. W gratisie były te... To wszystko, cały komplet. Okej. Więc kurczę, na wielokrotnego użytku słomki zawsze jest problem ze słomkami, nie? No zawsze jest problem, bo zawsze się zapomina o słomkach, żeby je kupić. Teraz będzie problem, żeby je myć. Dobra, to twoja złota, a moja taka. Jak w zakochanym kundlu, co? I musimy wypić do końca kawę. Na strzała? No. Dobra, raz, dwa. Ej, łatwo poszło. Ale szybko poszło, bo one są szerokie, te słomki. Właśnie, są szersze od zwykłych. No. I wiesz co? I się nie zginają. No i się nie... Na przykład jak papierowymi słomkami pijesz, no to wam się rozmakają, tak. Nie? Od śliny czy od napoju wam się rozmakają nie, nieprzyjemne tutaj. To jest. I to jest takie... Czujesz ten papier, nie? A tutaj elegancko. Masz też niezniszczalną rurkę do plucia z tych, z papieru.
Tej nie zajedziecie, nie? 100 sposobów na to, jak wykorzystać słomkę. Napiszcie tak w komentarzu, jaki macie sposób na wykorzystanie takiej słomki. Kolejny gadżet na pewno cię zaciekawi. Co to może być? To nie psikaj nawet. To wygląda jak jakiś gaz pieprzowy. Tak, to jest gaz pieprzowy, który dostałem w gratisie z bryloczkiem. Co? Tak! I wiesz, do tego czegoś. Zobacz, to jest. To nie jest lornetka. Okej. Policja. Czyli to jest pałka policyjna. O! O! Jeszcze raz. Tak to działa! Fajne. No. Spróbuj sobie, to jest do samoobrony. Wiesz, ktoś się napada. No! Nieźle, nieźle. Zgadnij, ile zadałem. 38 zł. 38 zł po promocji, bo było 4 dychy. Co? No! Trafiłam! Naprawdę! To co, moja droga, może teraz to przetestujemy na czymś, co? Na czym? Na cebuli! Nie. Serio? Ty rzucasz, ja miotam. Dobra, tylko nie traf we mnie. Idziemy. Przyjęcie? Czuję się jak w amerykańskim filmie teraz. Uwaga! Nie stresuj. Dobra. Przestraszył się, widziałam strach w jego oczach. Miotaj! Kurde! Ej, mocne! Z cebuli nic nie zostało. Teraz ty chcesz machnąć? Ja nie wiem, czy to jest... A, dobra! To nie rzuć we mnie tą teleskopową pałką, nie? Śmierdziała, będę cała cebulą dzisiaj! O, tu masz trochę cebuli, tu trochę cebuli. W skarpecie cebula, no weź, Justyna! Jak oceniasz pałkę? Świetna. Świetna, robi nie? Wrażenie. Robi wrażenie. Rozwala cebulę. Wspaniały przedmiot, polecamy. Teraz psikamy sobie gazem po oczy. Dobra, żartowałem, idziemy. Przed nami bardzo fajne urządzonko, nazywa się Car X8. Jest to takie urządzenie, które wkładamy w miejsce zapalniczki i jak nie mamy radia na przykład na płyty, albo nie mamy odbiornika Bluetooth radio, to wystarczy, to wciśniemy, połączamy się z tym, podłączamy telefon i normalnie puszczamy muzę z YouTube'a i normalnie leci z głośników, tak. I tutaj mamy podgłoszenie, przełączanie prawo, lewo oczywiście, słucha, pioseneczkę i dwa miejsca na USB, żeby można sobie telefony ładować. I takie coś, no zgaduj, jak już zgadujesz, to zgaduj do końca. Taki 45 zł. Kosztowało pierwotnie 40 zł, ale finalnie kupiłem za 18 po promocji, coś takiego. 18? Tak. I normalnie sobie słuchasz jak szef muzy w starym samochodzie na przykład, który nie ma, ma tylko o kasety. No fajnie, fajnie, to idziemy to przetestować? No, do Skody, let's go. Jesteśmy już w Skodziance, od razu tutaj wkładamy kabelek na początku w jeden, o. Zobaczcie, jaką mam uroczą tapetę w ogóle i buńkę. I buńka. Uwaga, podłączamy. Czy zacznie się ładować? Oczywiście, że tak, leci. Ładowanie działa, więc jestem mega zadowolony. Tutaj tym przyciskiem ustawiamy częstotliwość fal radiowych, na którym chcemy, żeby odtwarzała się nasza muza z telefonu. Wchodzimy w ustawienia ręczne, wybieramy 87,5, tak samo jak na tym urządzonku. Wybieramy to urządzenie. Dobra, urządzenie zostało połączone. No to odpalmy sobie teraz mój film na YouTubie, uwaga. I ten czerwony płonący... Działa, ty! W tym momencie, gościu, klikaj, ponieważ w każdy wtorek i piątek... Zobacz, a dobra, ja teraz tam kręcę na dole. I zobacz, sobie ściszam tutaj na telefonie, widzisz? Bez przyciskania. Ściszam, kręcąc pokrętłem i podgłaszam. Dobre. Za 18 zł? Za 18 zliko takie rzeczy? Bajery, szmery, bajery. Nie dość, że sobie naładujesz teraz telefonik, to jeszcze z niego muzyki posłuchasz, jak nie masz radia, no, Bluetooth. No, fajna, fajna. Piękna sprawa. Mój tata by powiedział, ty, ale bajer. Tak by było. To oddamy to twojemu ojcu. Tak, okej. Okay. No na pewno się ucieszy. Czas na kolejny gadżet i jest to... Zgaduj. To jest karta survivalowa przetrwania. To wygląda jakby stąd byśmy coś powyciągali, jakieś różne kształty i jakby czegoś tutaj brakowało po prostu. Nie, jednak tak nie jest. Moja droga, to jest karta survivalowa, która ma wiele zastosowań. Tu jest nóż. Tak, jest nóż, linijka. Tu jest piła. Piła, otwierać. Śrubokręt. To? Ciekawe. Ja tutaj mam taką buteleczkę, no i zobacz, czy się otwiera. Uwaga. A to nie jest otwierać, to jest otwierać. Tak jest otwierać, dobrze. Troszeczkę technologii i widzisz, żeby się gubił.
Tutaj mamy oczywiście jeszcze śrubokręt, linijkę, no mega fajne to jest, zgadnij ile za to dałem. To co wkładasz do portfela, nie? Gdzieś pod kartę czy coś. 20 zł. Takie urządzonko w promce 2,15 z 2,40. Kupiłem 4. Dla ciebie, dla Rogala, dla Klaudii i dla mnie, tak? Z 2,40 już chyba promka, ja tak. Nie mogę. Ale ten, no to na Bezludną Wyspę by się komuś przydało. Oczywiście, że tak. Jeżeli lecicie na Bezludną Wyspę, no to tylko taką rzeczką pójdzie. No. Fajne rzeczy. Okej, moi drodzy, czas na kolejny gadżet. Jak myślisz, co to jest? Otwórz, zobacz, dobra, to jest w takim pudełku typowo roboczym. Nie wysyp tylko, bo trzeba będzie zbierać. Mogę to dotknąć? Nie, to nie są żelki anyżowe, od razu mówię. To wygląda jak słomka. Taka jakaś miękka. Taka miękka, a tu cienkie takie. Śmierdzi gumą. No nie wiem, co to może być. Moja kochana, to jest niezbędne dla początkujących elektryków. Rozumiesz, są ludzie, tacy, którzy na przykład mają samochodzik zdalnie sterowany, rozwalił się, wyciągają z niego silniczek, później robią jakieś śmigiełko, wiesz, takie bajerki. No. I zamiast lutować kabli, wystarczy mieć coś takiego, to się nazywa opaska termokurczowa. Bierzesz sobie dwa druciki, skręcasz, zaginasz ładnie, nakładasz termokurczową opaskę, tyk, w ten sposób. Bierzemy zapalniczkę, delikatnie podgrzewamy i jak widzisz, opaska zaciska nam się na kabelku ładnie i już nam się to nie rozjedzie. O kurde. Zarąbiste, co? Mega fajne to jest. Mega fajne, oczywiście to już jest zaizolowane, woda się nie dostanie, nie będzie żadnej zwary, super. Bo często taśmą izolacyjną tak ludzie tak robią, nie? No to jest taka właśnie taśma izolacyjna, tylko że w postaci termokurczu. Mega fajne. Fajne. Piękna podoba rzecz mi się. Używałabym, jakbym była początkującym elektrykiem, ale nie jestem. Może zaczniesz? Może zacznę, bo mi się spodobało. Dobrze, jak myślisz, ile dałem za tą paczkę? 30 zł. 8,91. Z 9,90. No mega tanio, tu masz na, nie wiem, parę set kabli tych termokurczów. No, no fajnie. I różne grubości kabli. Super sprawa, więc moi kochani, to był ostatni gadżet na dzisiaj. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie, to niezła cebula niepozbierana jeszcze. No, napiszcie co chcecie w komentarzu, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Oczywiście wbijajcie na Shopee, korzystajcie z promocji majówkowej, bo niedługo się skończy i będzie wam smutno, że nie skorzystaliście. Na dzisiaj to było tyle, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!